Wspaniały. Recenzja filmu z 1973 roku. Le Magnifique to tytuł dwuwarstwowego filmu, w którym nieporadny jako mężczyzna, ale rekompensujący sobie wszystkie kompleksy pisaniem powieści akcji paryżanin, no ale nie ma w filmie wieży Eiffla, tylko odrapane klatki schodowe kamienicy czynszowej, co chwilę przenosi się w kreowany przez siebie świat wyobraźni, w której jest więcej niż Bondem. Jego codzienność to psująca się maszyna do pisania i użeranie się z hydraulikiem, który droczy się z pisarzem w kwestii podłączenia wody w łazience. Ale oczywiście, jak w przypadku każdego literata, największym jego wrogiem jest szef wydawnictwa, który nie chce mu wypłacać zaliczek, ale oczekuje gotowej powieści. Kłopoty dnia codziennego nasuwają mu na myśl pomysły o nadludzkich czynach Supermana, który w egzotycznych krajach pręży mięśnie i kładzie setkami socjalistycznych agentów, a przygrywają mu zawsze mariaci. No i jest kobieta. Piękna. Trzeba przyznać, że naprawdę piękna. W dobrym wieku. W szałowych kreacjach. Zatem bardziej wyglądająca niż myśląca. No i tak ma być z dziewczyną Bonda. Ona też ma odpowiednik w paryskiej rzeczywistości, gdzie jest początkującym badaczem zjawisk socjologicznych i nosi duże okulary. Jest sąsiadką pisarza. Przypadkiem spotykają się i oczywiście trafia do jego wyobraźni, gdzie już sami wiecie. Film jest typowym dla francuskiej nowej fali. Docenia burzliwą akcję, ale preferuje naukowość. Ale podarujmy sobie tym razem porachunki z francuską wiarą w naukę i przejdźmy do istoty filmu. A mianowicie, jego istotą jest aktor, który gra pisarza i jego alter ego. Bo oczywiście wszystko w filmie działa zgodnie z panującą niepodzielnie freudowską psychoanalizą. A nazwisko tego aktora jest magiczne, wspaniałe, tratatatam, po prostu Le Magnifique Jean-Paul Belmondo. Tu należy młodym słuchaczom wyjaśnić, że pół wieku temu ten kultowy aktor, nawiasem mówiąc żyjący do dziś, jako blisko 90-latek, po udarze mózgu, Jean-Paul Belmondo był największym celebrytą. Był synonimem przystojniaka. Był królem życia. Warto mu się przyjrzeć. Jego rodzice, Włosi, o nazwisku Piękny Świat, obdarowali go imieniem Jan Paweł w 1933 roku. Nie lubił się uczyć w szkole, ale kochał piłkę nożną i boks, w którym miał nawet pewne sukcesy. Zasmakował wcześnie w aktorstwie i bardzo się polubił, skoro już w wieku 30 lat napisał o sobie książkę. Ja wiem, że dziś książki autobiograficzne i poradniki w rodzaju Jak przeżyć swoje życie szczęśliwie piszą nastolatkowie. Ale pół wieku temu, gdy chociaż pod tym względem świat nie był jeszcze wywrócony do góry podszewką, pomysł Belmondo był uznawany za przedwczesne podsumowanie. Swoją drogą, gdy tenże Belmondo ma już prawie 3 razy po 30 lat, a jego życie, jakby to mogli powiedzieć Francuzi, jest czystym życiem dla samego życia, czyli sauté, teraz powinien spisać refleksję o swoim życiu, porównując młodzieńcze poczucie wszechwładności z doświadczeniem słabości wieku starczego. Jego imiennik, Jan Paweł II, w służbie bliźniemu, pokazał się we wszystkich fazach życia. Nie tragizował, gdy opadał z sił fizycznych, bo rozumiał, że we wszystkich fazach życia wszystko zawdzięcza Bogu i zawsze jest tylko i aż Jego stworzeniem. Dziękuję. Piotr Bor.